Martyna Kolęba, witam Państwa w piątek 6 czerwca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na codzienne wydanie wiadomości, a dziś w programie między innymi. Niemal 200 osób wzięło udział w Marszu Transplantologii. Ja swoje pierwsze oświadczenie woli, nie mówiłam o tym rodzinie, w zasadzie nikomu, wypełniłam no, chyba z 20 lat temu. Na boisku przy ulicy Okrzei przedszkolaki rywalizowały w spartakiadzie. Rozpoczęła się kolejna spartakiada przedszkoli. Jest to spartakiada taka bardzo lokalna. Janusz Steinhoff, działacz opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL, otrzymał w czwartek Krzyż Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczenie wręczył Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 roku dla uhonorowania osób, które w latach 1956-1989, mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami, zasłużyli się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla obrony praw człowieka i obywateli w PRL. W jaki sposób uczcić 25. rocznicę częściowych wolnych wyborów? Na przykład wybierając się jeszcze dzisiaj na koncert grupy Enej, a także na Górala, którzy wystąpią na scenie na Placu Krakowskim. Artyści przyjadą do Gliwic, by wspólnie upamiętnić wydarzenia z 1989 roku. Start imprezy o godzinie 19.30. Transplantologia, jestem na tak, deklarowali uczestnicy wczorajszego międzyszkolnego marszu, którego celem było zwrócenie uwagi na przeszczep organów. Idąc w przemarszu, naszym celem jest również to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa, tak? Czyli osób, które będą poruszały się chodnikiem, bądź osób, które pojadą samochodami. Mamy przygotowane również takie plakaty, które mówią o akcji, tak? Że transplantologia, jestem na tak. I będziemy również wykrzykiwać różne hasła, tak? Żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co jest ideą, co jest celem tego, że jednak, że to jest ważny problem, że to jest coś, nad czym warto się zastanowić i być może takie oświadczenie wypełnić i mieć go ze sobą w swoich dokumentach. To się nosi na przykład przy sobie i w razie jakiegoś wypadku można, to będzie ktoś, lekarz jakiś będzie wiedział, że można oddać jakiś organ. Wiadomo, że jeszcze nam daleko do tego, żeby odejść, no ale chcę o tym myśleć. Właśnie już. Co się stanie w razie czego, bo nikt nie wie, kiedy to się skończy. Niektórzy mają wiele wątpliwości, poczynając od wątpliwości moralnych, religijnych, poprzez no, jakieś swoje własne, na zasadzie nie będę się dzielił, bo nie. Ja swoje pierwsze oświadczenie woli, nie mówiłam o tym rodzinie, w zasadzie nikomu, wypełniłam no, chyba z 20 lat temu. I do tej pory je mam. Na stadionie Piasta Gliwice sezon piłkarski dobiegł końca, ale prawdziwe sportowe emocje można było dziś odnaleźć na małym boisku przy stadionie. Od rana dzieci z gliwickich przedszkoli rywalizowały w różnych konkurencjach podczas spartakiady przedszkolaków. Za naszymi plecami rozpoczęła się kolejna spartakiada przedszkoli. Jest to spartakiada taka bardzo lokalna. Udział w niej biorą przedszkola tutaj z naszego środowiska. To jest przedszkole numer 3, przedszkole numer 7, przedszkole numer 8, przedszkole 16 i przedszkole 18. No już pierwsze konkurencje są za nami. Była sztafeta, był slalom z piłeczkami. Był bieg z przeszkodami, później jeszcze będzie też sztafeta i będą też gole. Jak się okazuje, najmłodszych nie trzeba zachęcać do uprawiania sportu, a dzisiejsza spartakiada była dobrą lekcją gry fair play i współzawodnictwa. Dzieci naprawdę bardzo chętnie uczestniczą w wszelkich rozgrywkach, wszelkich zabawach ruchowych, garną się do tego. Takie zdrowe współzawodnictwo, bo tego chcemy dzieci nauczyć i to im przekazać, że najważniejsze liczy się właśnie to, żeby się dobrze bawić, nie martwić się porażką, żeby działać zespołowo. O to nam przede wszystkim chodzi w tej spartakiadzie. Dzieci walczą o puchary, walczą o medale, walczą o nagrody,
ale mogę zdradzić tajemnicę, że nie będzie tutaj porażek. Wszyscy będą zwycięzcami tej Spartakiady. Puchary i nagrody trafiły do wszystkich przedszkoli, które wzięły udział w dzisiejszej Spartakiadzie. Ale jak podkreślają organizatorzy, najważniejsza była wspólna, dobra zabawa. Jeden uśmiech może zdziałać wiele, a jeden turniej może pomóc zorganizować wakacje dla dzieci z domów dziecka. To motto przyświeca organizatorom turnieju Za jeden uśmiech. Trzecia edycja imprezy odbędzie się już w ten weekend. 7 i 8 czerwca w Centrum Kulturalno-Sportowym Łabędź drużyny reprezentujące lokalne firmy zmierzą się w futsalowych rozgrywkach, a dochód z imprezy zostanie przeznaczony na organizację wypoczynku dla podopiecznych Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Mam nadzieję, ja może wyprzedzam fakty, ale zapraszamy do kolejnych edycji, bo rzeczywiście cel jest szlachetny i dzięki temu możemy jakoś przymilić czas, umilić czas naszym dzieciom, bo nie zawsze są to mile spędzane chwile w domu dziecka. To jest jednak taki dla nich trudny czas i myślę, że oderwanie się od środowiska, w którym przebywają, choć na moment, pozwoli im lepiej spędzić to dzieciństwo. O, zagrajmy o uśmiech dziecka. I tak się narodziła właśnie ta nazwa, Za jeden uśmiech, bo tak naprawdę cóż jest bardziej, że tak powiem, za słowo dziękuję. No i dzieciak się uśmiechnie, starczy. Ja pragnę bardzo serdecznie podziękować organizatorom za już trzecią edycję w tym roku. Rzeczywiście zebrane fundusze pozwoliły dzieciakom spędzić wspaniały czas. 2 lata temu były to szaflary Zakopanego, w zeszłym roku dzieci pływały w morzu przy pięknej pogodzie w Dziwnówku. No i w tym roku nie wiem, czym nas organizatorzy zaskoczą, ale myślę, że również to będzie Bałtyk. Podczas turnieju nie zabraknie też znanych twarzy ze świata sportu, takich jak były piłkarz reprezentacji Andrzej Szarmach czy selekcjoner polskiej kadry futsalowej Andrea Buciol. Gościem honorowym imprezy będzie były szkoleniowiec polskiej reprezentacji w piłce nożnej Waldemar Fornalik. Miło nam poinformować, że telewizja Imperium objęła patronatem medialnym turniej, a nasza ekipa organizuje transmisję z tego wydarzenia. Więcej szczegółów na naszym profilu facebookowym. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Przypominam, że telewizja Imperium jest dostępna w sieci kablowej Imperium Telekom. Można nas oglądać na żywo na naszej stronie internetowej tvimperium.pl. Zachęcam również do polubienia naszego profilu na Facebooku. Tymczasem żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie w poniedziałek o tej samej porze. Udanego weekendu!